Goście, nie goście, kilkadziesiąt krów Roberta trzeba wydoić. I kropka. Wow. Praca polega na dojeniu krówek. Dużo ma tych krów. 78, 87, nie wiem. Spróbujesz, co? Tak, no. Oczywiście. Tylko może drugą stroną. Ruszę się. Mogłabym robić to codziennie. Nie jest to czynność skomplikowana. Mimo tego, że ma bardzo dużo tych krów. Czekaj, czekaj, muszę to tak zebrać, tak? No, jeden, drugi. A nie jest jej wtedy nieprzyjemnie? Nie, jest dobrze. Jest dobrze? Mówisz? Jakoś to tak podeszło do tego na luzie, najspokojniej chyba. I to odpaliło. Nie, no ja. Ej, super. Jestem w soku normalnie. Nie. Nie, to jak chcę jeszcze, to zobacz, ile czeka. Krowy zostały wydojone perfekcyjnie. No, jestem troszkę zmęczona, ale fajnie, spodobała mi się. Nie mam problemu z tym, żeby właśnie jakoś przebywać w towarzystwie krów. Nigdy się ich tak naprawdę nie bałam. I to, że któraś tam nogą poruszy, czy trąci coś, to nie jest dla mnie odstraszające. Jak mi poszło dojenie krowy, no myślę, że chyba nie najgorzej. Trzeba byłoby Roberta zapytać, ale chyba myślę, że był zadowolony. Nie, no nieźle, ja jestem normalnie zawstydzony, bo ja no gorzej bym to zrobił. Chyba nie. Wszystkie dziewczyny sobie radziły wyśmienicie, aczkolwiek jedna się wyróżniła. No, tak na wesoło jakoś Krystynie się udało to wszystko. Wydaje mi się, że dobrze mi poszło, bo nawet rower to skomentował.